Tarnów, jedno z najstarszych miast polskich, niegdysiejsza dziedzina możnych rodów Leliwitów Tarnowskich, a później książąt Ostrogskich i Sanguszków, leży przy prastarym trakcie prowadzącym ze Śląska przez Kraków na Ruś, na terenie obecnego województwa małopolskiego. Korzenie miasta znajdują się na wznoszącej się po południowej jego stronie Górze Świętego Marcina, na której zachowały się relikty wczesno-średniowiecznego grodziska, zaś na przełomie XI i XII wieku istniała osada zwana Tarnowcem, należąca do benedyktynów Styńca. Oni to wznieśli w niej pierwszy tarnowski kościół parafialny. W sąsiedztwie grodziska i kościółka świętego Marcina już w roku 1331 Komes Spicimir Leliwita wzniósł swój kamienny zamek, rodowe gniazdo późniejszych tarnowskich, który w XVI wieku hetman Jan Tarnowski przekształcił w gotycko-renesansowy zamek-rezydencję. Miasto Tarnów założył Komes Spicimir w oparciu o dokument lokacyjny króla Władysława Łokietka z 7 marca 1330 roku. Niedługo potem wytyczony został jego plan z prostokątnym rynkiem, siatką ulic i owalem wałów oraz murów obronnych. Jeszcze w XIV wieku, opodal rynku, wzniesiony został gotycki, murowany kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, który w 1400 roku podniesiony został do godności kolegiaty, a w roku 1786 katedry. Wspaniałym uzupełnieniem jego sylwety jest ustawiony przy południowej ścianie jego prezbiterium spiżowy pomnik Jana Pawła II, wnętrz zaś związane z nimi dzieła gotyckiej i renesansowej rzeźby. Z nich na szczególną uwagę zasługuje ufundowany przez Jana Amora Tarnowskiego w końcu XV wieku portal południowego wejścia z płaskorzeźbioną postacią Chrystusa w stópni. Ponadto renesansowe pomniki Tarnowskich z pomnikiem Barbary z Rożnowa, wnuczki Zawiszy Czarnego, a matki hetmana Jana Tarnowskiego i pomnikiem samego hetmana oraz jego syna Jana Krzysztofa, dzieła wybitnego rzeźbiarza włoskiego Jana Marii Padovano z około 1570 roku, a także barokowy pomnik księcia Konstantego Ostrogskiego z 1620 roku. Drugim, obok katedry, najcenniejszym zabytkiem Starego Tarnowa jest stojący pośrodku rynku gotycko-renesansowy ratusz, mieszczący ekspozycję Tarnowskiego Muzeum Okręgowego. Jej główną ozdobą są portrety sarmackie, czyli szlachty polskiej z XVII i XVIII wieku, pochodzące ze zbiorów książąt Sanguszków. Ale dawny Tarnów to nie tylko katedra, ratusz i otaczające go renesansowe mieszczańskie kamieniczki, ale i XIX-wieczne Śródmieście otaczające Starówkę. Jego wizytówką jest chociażby zabudowa ulicy Wałowej, przy której znajduje się pomnik generała Józefa Bema, bohatera narodów polskiego, węgierskiego i tureckiego, tarnowianina z urodzenia. Tarnów jest też miastem, w którym kultywowana jest wielowiekowa tradycja i obrzędy. Każdego roku wydarzeniami stają się obchodzone wiosną Dni Tarnowa oraz Święto Tarnowskiego Bractwa Kurkowego, którego początki sięgają XIV wieku. Wtedy to król Kurkowy prezentuje wszystkim srebrnego kura, symbol bractwa. Prezydent miasta Józef Rojek uroczyście otworzył obchody Dni Tarnowa, bogate w repertuar imprez sportowych, kulturalnych i artystycznych. Do miasta przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast bliźniaczych. Występowały zespoły ludowe i młodzieżowe, a najmłodsi tarnowianie mogli cieszyć się występem Arki Noego. Mościcka Fundacja Kultury jest tarnowską instytucją promującą kulturę ludową. Szczególnie prezentował się zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy. Atrakcją Dni Tarnowa był pokaz mielenia ziarna i wypieku chleba. Niemal od chwili swego powstania był Tarnów, tak jak Kraków czy Lwów, miastem, w którym spotykały się różne nacje i kultury. Przez wiele stuleci obok Polaków żyli tu i pracowali na równych prawach obywateli Niemcy, Żydzi, Szkoci, Ormianie, później również Austriacy, Czesi i Węgrzy, a od XIX wieku także Cyganie, dzisiejsi polscy Romowie. Ślady ich obecności w naszym mieście i pamiątki po nich do dziś jeszcze spotkać możemy w wielu punktach Tarnowa. I tak na przykład po liczącej w 1939 roku ponad 20 tysięcy osób społeczności żydowskiej zachował się jeden z najstarszych w Polsce założony jeszcze w XVI wieku cmentarz. Bima, zburzonej przez hitlerowców starej synagogi, łaźnia oraz zabudowa ulicy Żydowskiej.
Widoczna jest też kulturalna obecność w społeczności Romów. W Tarnowie wszak istnieje jedyne w Europie muzeum ze stałą ekspozycją poświęconą ich dziejom. Corocznie spod owego muzeum, znajdującego się przy ulicy Krakowskiej, wyrusza w lecie barwny tabor, przypominający o ich tradycji nieustannego wędrowania. Zespół szkół muzycznych w Tarnowie obejmuje 5 szkół muzycznych, w których kształci się 500 uczniów w wieku od 7 do 20 lat. W szkole działają sekcje instrumentów smyczkowych, dętych, fortepianu, a także śpiewu solowego. Uczniowie są laureatami wielu konkursów muzycznych w Polsce i za granicą. Prawie 100% dyplomantów zespołu szkół muzycznych kontynuuje swoją edukację muzyczną i studiuje w akademiach muzycznych. Jest też Tarnów coraz bardziej liczącym się w województwie małopolskim i w Polsce centrum kulturalnym. Widoczne to jest nie tylko poprzez pryzmat restaurowanych obiektów zabytkowych, ale i przez działalność licznych placówek kultury, Muzeum Okręgowego i Muzeum Diecezjalnego, Zawodowego Teatru imienia Ludwika Solskiego, Fundacji imienia Ignacego Paderewskiego, a także powołanego niedawno do życia Społecznego Komitetu Opieki nad Pomnikiem Adama Mickiewicza i innymi zabytkami Tarnowa oraz szkół artystycznych. Tarnowskie Centrum Kultury jest miejscem, gdzie znajdują się najpiękniejsze piwnice Tarnowa. Można tu oglądać sale wystawiennicze galerii Juvenilia. Obok znajduje się pracownia plastyczna prowadzona przez profesjonalnych artystów. Wrześniową atrakcją dla dziennikarzy w Tarnowie jest Światowe Forum Mediów Polonijnych, w którym uczestniczy około 100 dziennikarzy z całego świata. Tarnów posiada również amfiteatr letni, mogący pomieścić blisko 1200 osób. Pałac rodziny Sanguszków został wybudowany w stylu neoklasycznym w roku 1799, a następnie przebudowany w 1834 roku. Po II wojnie światowej jest siedzibą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Władzę uchwałodawczą w mieście pełni 45-osobowa Rada Miejska, wybierana w wyborach co 4 lata. Władzę wykonawczą sprawuje w tej chwili 5-osobowy Zarząd Miasta. Miasto liczy obecnie 122 tysiące mieszkańców i zajmuje powierzchnię 72 km2. Jest największym po Krakowie miastem na terenie województwa małopolskiego. Jednym z podstawowych dokumentów stymulujących rozwój miasta jest uchwalona przez Radę Miejską Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Tarnowa na lata 2000-2015. W rozwoju miasto przyjęło misję Miasto z tradycją, otwarte na przyszłość, w którym warto żyć. Miasto swe działanie ukierunkowuje na rozwój gospodarczy i utrzymanie ponadlokalnego centrum usług. Stawia na jakość życia i ekologię. Obecnie 47% powierzchni miasta stanowią tereny zainwestowane, w tym 30% tereny pod budownictwo mieszkaniowe, a 27% tereny usługowe i przemysłowe. Projekty obiektów realizowanych przez miasto wykonują specjalistyczne firmy dysponujące odpowiednią kadrą fachowców oraz stosujące nowoczesne technologie projektowe. W oparciu o przygotowaną dokumentację prawną i techniczną następuje kompleksowa realizacja obiektów. Stosowane są tu nowoczesne rozwiązania techniczne i funkcjonalne. Miasto uzyskało ogólnopolskie wyróżnienie za wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody w kąpielisku. W Tarnowie istnieje dobrze rozwinięty przemysł chemiczny, maszynowy, elektrotechniczny, odzieżowy, szklarski, mięsny oraz sektor handlu i usług. Wiodącą rolę w przemyśle chemicznym mają Zakłady Azotowe SA w Tarnowie-Mościcach, założone w 1927 roku. W latach 1957-58 rozpoczęto produkcję kaprolaktamu, w latach 60. PCW, a w 70. i 80. opracowano szereg własnych, oryginalnych technologii produkcji, m.in. tarflenu i tarnoformu. Po wdrożeniu produkcji tychże tworzyw, Zakłady Azotowe stały się jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w kraju, o ważnym dla tej dziedziny gospodarki profilu produkcji.
Równocześnie rozwija się przetwórstwo chemiczne w małych firmach tarnowskich. Dla dalszego wsparcia rozwoju przetwórstwa chemicznego powołano spółkę akcyjną Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina. W tarnowskiej branży produkcji obrabiarek na uwagę zasługują zakłady mechaniczne Tarnów S.A. Produkowane są nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, urządzenia chłodnicze oraz sprzęt o zastosowaniu specjalnym. Wypracowana wspólnie z miastem strategia inwestycyjna umożliwia zakładom mechanicznym Tarnów S.A. podejmowanie współpracy z innymi inwestorami w zakresie tworzenia nowych inwestycji oraz współpracy kapitałowej. Należy podkreślić, że w Tarnowie wraz z rozwojem różnych sektorów przemysłu funkcjonują takie branże jak telekomunikacja i informatyka. Wdrażane są technologie światowych potentatów informatycznych, takich jak Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Informix, Oracle. Trwają prace nad budową magistrali światłowodowej i miejskiej sieci światłowodowej. Tarnów może się poszczycić istnieniem fabryki silników elektrycznych TAMEL S.A. Jest to firma o 50-letniej tradycji, funkcjonująca w strukturach światowego rynku produkcji i sprzedaży silników elektrycznych. Obecnie spółka oferuje gamę silników elektrycznych, które spełniają najwyższe standardy co do jakości oraz optymalnych warunków eksploatacji. Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością serii ISO 9000. Tradycje przemysłu odzieżowego w Tarnowie sięgają lat międzywojennych. Aktualnie dominują na rynku tarnowskim Tarkonfex, Tarnowska Odzież i Tarnospin. Firmy te eksportują swe wyroby do USA, Anglii, Niemiec, Holandii i Danii. Firma Zarybscy szyje odzież wojskową dla policji oraz specjalistyczną odzież jachtową i myśliwską. Firma ta uznawana jest przez importerów zachodnich za przedsiębiorstwo o najwyższej jakości w Polsce. Wszystkie firmy posiadają nowoczesny park maszynowy, wieloletnie doświadczenie oraz najwyższą jakość produkcji i usług. Niezwykle interesującym sektorem gospodarki w Tarnowie jest przemysł szklarski. Jego tradycje sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Obecnie w Tarnowie działa 10 hut szkła produkujących szkło sodowe, a niektóre z nich kryształowe. Do największych hut szkła należą Blowek z Tarnów S.A., Fistek Glas, Huta Wrześniak. Łącznie znajduje się około 40 firm z branży szklarskiej. Produkowana jest duża gama wyrobów, jak formy artystyczne, wazony, puchary, kielichy, świeczniki, patery, kubki, filiżanki. Rozwijają się małe firmy, wykonując prace zdobnicze. Tarnowskie wyroby ze szkła trafiają na wszystkie kontynenty świata. Tarnowska sieć szkolnictwa wyższego może poszczycić się łącznie 7 wyższymi uczelniami lub punktami konsultacyjnymi wyższych uczelni. Utworzona w 1998 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa kształci młodzież na poziomie licencjackim i inżynierskim. Realizację wysokiego poziomu kształcenia zapewnia współpraca z krakowskimi uczelniami, które sprawują patronat. Są to Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego. Z uczelni tych pochodzi najlepsza kadra nauczająca na poszczególnych specjalnościach zawodowych. Obecnie kadra ta składa się z 33 profesorów i ponad 40 wykładowców ze stopniem doktora. W roku akademickim 1999-2000 studiowało około 1100 słuchaczy. Staje się też Tarnów coraz bardziej znaczącym ośrodkiem ruchu turystycznego, obejmującym swym zasięgiem obszar pomiędzy Rabą a Wisłoką oraz od Wisły po Pogórze Karpat. Zarówno w mieście, jak i w jego okolicach rozwijana jest nieustannie baza turystyczna. Wytyczane są nowe szlaki, jak chociażby najnowszy obejmujący wczesno-średniowieczne grodzisko. Dzieje się tak za sprawą znacznej aktywności na tym polu zarówno władz miasta, oddziału ziemi tarnowskiej PTTK oraz Tarnowskiego Regionalnego Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki. Trzy, dwa, jeden,